Przepraszam za urzędników, to słowa Hanny Grunkiewicz-Walc na wczorajszej sesji Rady Warszawy. Wstrząsający przykład budzenia się demokracji obywatelskiej, które nie wygląda estetycznie, nie jest przyjemne. Może nie bardzo odpowiada takim szlachetnym wyobrażeniom o parlamentaryzmie, ale które ma miejsce, kiedy ta szlachetna, stabilna, stateczna demokracja zawodzi, jak w przypadku reprywatyzacji w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie ostatnio. Kto nie oglądał, ten stracił. Na szczęście TVN dużą część tego 24, tego niezwykłego doświadczenia demokracji oglądał, ale było też smutne doświadczenie, bo kiedy budziła się, kiedy pokazywało się, demonstrowało się to przebudzenie takiej ludowej, obywatelskiej demokracji, no to jednak okazało się, że demokracja formalna zawiodła, że spory partyjne, a właściwie swary partyjne, można by zawieszczem powiedzieć, zablokowały ważną dalszą część tego procesu, jaką mogło być stworzenie komisji Rady Warszawy badającej sprawy reprywatyzacji właśnie w trybie demokratycznym, a nie biurokratyczno-karnym. To mi się wydaje wielką stratą, ale to pokazuje też jakiś szerszy polski problem. Mianowicie budzi się ten dziki duch demokratyczny, a demokracja formalna, ta parlamentarna czy samorządowa, ma z tym problem, z tym przebudzeniem się, z odzyskaniem jakiejś, powiedziałbym, równowagi. Będziemy jej pewnie szukali, są bolesne procesy, ale warto na to zwrócić uwagę, że nie da się chyba z bardzo wielu względów uprawiać polityki jak zawsze. Coś się stało. I myślę, że im prędzej ci, którzy zajmują się zawodowo polityką, to zrozumieją, tym będzie lepiej dla nas wszystkich, bo tym większa będzie szansa, że budząca się demokracja obywatelska będzie kreatywna, a nie destruktywna. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.